Zakres specjalny. Taż, wam? Kto? Aha, porucznik Barbara Skulska. Tak, czekam na nią. Zaraz. Panie majorze, porucznik Barbara Skulska melduje swoje odejście na urlop. No dobra, dobra, bez tych tam. Siadaj, Baśka, siadaj. Napiję się kawy? No co, nie umiesz gadać? Chętnie się napiję, obywatelu majorze. Daruj sobie tego obywatela majora. Przecież jesteś córką mojego przyjaciela, żoną wychowaną. Przepraszam cię, głupio wyszło. Ja też nie mogę jeszcze inaczej o nim myśleć. Chociaż mi się wydaje, że żyje. Po prostu nie mogę się przyzwyczaić. Stąd właśnie moja obawa. O co? No ciebie. Proszę o słodycz, ja piję gorzką. Zapalisz? Zaakceptowałem twój raport o urlop specjalny, ale nie wiem, czy... Proszę cię, czy dobrze robisz? Nie mogę pracować, wszystko leci mi z rąk. Praca w laboratorium wymaga precyzji i skupienia. Tam się często decydują ludzkie losy, a ja nie mogę. Obawiam się, że odsuwając się od pracy, tym łatwiej utoniesz w rozpamiętywaniach. Jesteś młoda. No, Baśka, uszy do góry, wszystko będzie dobrze. Kobieta, która traci męża w 3 miesiące po ślubie... Przepraszam cię, Basiu, chciałem... No, widzę, że to nie ja powinienem z tobą rozmawiać. Wiesz co, jedź do matki. Nie, nie. Zresztą nie wiem, zobaczę. Proszę nie mieć mi za złe. Chciałabym już odejść. No boję się, żebyś nie wyskoczyła ze służby. Nie wyskoczę ze służby, wrócę tu na pewno. Mam zasadę, że nie ma w życiu sytuacji bez wyjścia. Trzeba tylko trochę odwagi. Możesz w każdej chwili liczyć na mnie. Wiem. Wiem i dziękuję. No to do zobaczenia, Baśka. Jak najszybciej. Do widzenia i jeszcze raz dziękuję, obywatelu majorze. Dlaczego siedzicie we trójkę? Makowski, to przecież nie twoja ławka. Co to ma znaczyć? Bo Salomon śmierdzi. Co za Salomon? No, Heniek Zaleski. Śmierdzi jak nie wiadomo co. Wracaj na swoje miejsce. A ja nie mogę siedzieć z tym śmierdzielem. Niech ci mamuńka kupi perfumu. Cisza! Nie mówi się perfumów, tylko perfum. No niech pani sama zobaczy, jak on śmierdzi. Zaleski, podejdź do mnie. Ja naprawdę śmierdzę. On ma rację. Zaleski, ty się z kimś biłeś? Nie, proszę pani. A to podbite oko. Cisza, no. Czemu nie odpowiadasz? Salomon nie odpowie. Salomon nie skłamie. Przestańcie wy z tym Salomonem. Zaleski, jeśli wiesz, że cuchniesz, no, dlaczego przyszedłeś w takim stanie do szkoły? Czym ty cuchniesz, Zaleski? On myśli, że szkoła i chleb to jedno. Zaleski, dlaczego przyszedłeś w takim stanie do szkoły? Jak nie przychodziłem, to mandaty pisali. On nie był w szkole ze 2 tygodnie, pani sprawdzi. No. Świnia! Krajewska! No, ty. Jak ty się wyrażasz? Jak ty się zachowujesz? Tylko świnia donosi na kolegę. Nie pytam ciebie o zdanie, Krajewska. Zaleski, czy chcesz uczęszczać do szkoły? Chcę. A czy swój wygląd uważasz za odpowiedni dla ucznia w szkole? Nie chcesz odpowiadać. Nie mogę tolerować zamętu w klasie. Nie mam czasu na lekcji fizyki wyjaśniać, w jakim stanie uczeń powinien zjawić się w szkole. Pójdziesz, Zaleski, do domu i powiesz matce... Jego matka nie żyje. Ewo, pytam Zaleskiego, nie ciebie. A
Ojciec twój żyje? Żyje. Wyjdź z klasy. A na pauzie zgłosisz się do pani wychowawczyni i z nią wszystko wyjaśnisz. Czysty i wymyty wrócisz do szkoły razem z ojcem. Makowski, tak. Proszę na swoje miejsce. O, teraz mogę iść. A jedzie, jedzie. O, cicho. Dlaczego pani wyrzuciła Salomona z klasy? Pani nie ma prawa. Pani nic nie rozumie. Pani jest... Ewka, gdzie ta kręci? Gdzie on jest? Kto, Krzyżyczko? Salomon. Pan go widział? Pan musiał go widzieć. Uspokój się, córeczko. On jeszcze zrobi co głupiego. Co? Ale to przez panią. Jak ty? Wrzuciła go do domu. Bo śmierdzi. Nie no. Nie można tak mówić o nauczycielach. No jakoś to tak. Nawet przy tak starym woźnym jak ja nie. Ale, tak? Nie wolno. Ale on nie może wrócić do domu. Co? Ojciec go tak pobił. Ojciec? Przeze mnie. Bo Salomo jeść mi przynosi. No nie wiesz. On jest dobrej gliny, nie rozsypie się. Uwierz staremu, no. 40 lat patrzę na takie jak wy projekty ludzkie. Chodzili tu tacy, co w butach podeszew nie mieli, a dziś są profesorami, doktorami, a rozbitych nosów i podśniaczonych oczu to więcej widziałem niż dziś mam włosów na głowie. Tak, ale pan nie zna ojca Salomona. No wiem. Wiem więcej niż ci się zdaje. Tak, i powiem ci coś. Krajewska rozmawiała dzisiaj z Salomonem. Ona chce wam pomóc. Jolka broni Salomona, ale ona nic nie rozumie. A skąd ty wiesz? Bo Salomon nie potrzebuje jej obrony. A nie, tylko twojej, tak? Co? Dokąd on mógł pójść? Ja muszę go znaleźć. No nie wiem, dokąd poszedł, ale nie leciał tak na złamanie karku jak ty. A zostawił mi tu na przechowanie zeszyty, widzisz, książkę do historii, pożyczył 2 złote. No widzisz, mądry chłopak. No nie rób głupstw. Jak się skończy ta lekcja, to wracaj do klasy, a potem smaruj do domu. On cię sam znajdzie. Ja nie wrócę do klasy. Jak to? Ja nawymyślałam pani. Nawymyślam? Tak. No znam was, znam. Znam i nauczycieli. A pani po prostu się... Nie znacie jeszcze, jest młoda. Już nie myśli tak jak dziecko. A jeszcze nie tak jak matka. O. Matka? Co? O, matka. Twoja matka jest chora, jest nieszczęśliwa. Dlatego zapomniała, kim jest. Pan jest bardzo dobry. No. Uciekaj do ubikacji, żeby cię nikt nie przyłapał. I czekaj tam. Czekaj dzwonka. Bo jeszcze i mnie się przy okazji dostanie. No jazda, smarkulu, jazda. Muszę posprzątać gabinet przyrodniczy, a tu jeszcze nie skończyłem nawet korytarza. No. Niech pani otworzy oczy i nie śpi. Skąd się tu wziąłeś? I po co pani patrzyła w słońce? O, teraz oczy łzawią. O, moja torebka. Pani torebka. Stoi z tyłu za panią. O, ależ ja ją miałam obok, pod ręką. No tak było na początku, gdy pani tu stała. Potem pani odeszła stąd, a torebka od pani. Co ty pleciesz, chłopcze? Ależ pani niedomyślna. Uciekłeś ze szkoły na wagary?
Po co pani tu przyszła? Ta skarpa to złe miejsce. Pytałam, czy uciekłeś ze szkoły na wagary. Nie, nie uciekłem. Wyrzucili mnie. Bo śmierdzę. A czemu ty tak śmierdzisz? Nie chcesz odpowiedzieć? A pani mi odpowie, czemu płakała? Spostrzegawczy jesteś. Kundle to od szczeniaka najmądrzejsze psy. Nie rozumiem. No, widać, nie miała pani nigdy ani psa, ani dziecka. Czemu pani płakała? Tydzień temu zginął mój mąż. Byliśmy 3 miesiące po ślubie. Czy to ci wystarczy? Moja matka też nie żyje. I ojciec Ewki też nie żyje. Tobie został ojciec, a tej Ewce matka. Jesteście dziećmi. Widzisz, to jest różnica. Pani już zapomniała, co to być dzieckiem. Dorośli prędko zapominają, co to być dzieckiem. Za prędko. A poza tym, ja i Ewka jesteśmy dorośli. Żartujesz. Ile ty masz lat i ta twoja Ewka? No, skończyłem 15. Ewka jest młodsza. Jesteście dorośli. Przy mnie umarła matka. Byłem bity. Musiałam kraj, żeby ktoś nie był głodny. Co pani wie o takim życiu? Powiedziałeś, żeby ktoś nie był głodny? Ktoś to ty? Nie. A kto cię tak pobił, koledzy? Nie dałbym się. Jestem mocny. Nawet jakby się zmówili kupą. Jak bije kilku, trzeba dopaść jednego i jednego zrobić na kisiel. Znają mnie. A więc kto ci rozbił ucho i oko? No? Ja ci odpowiedziałam. Jak uciekłem, to mnie gliny odstawił do ojca. Gliny władza, ojciec władza, dziecko ma być posłuszne. Władza ma prawo nie dać jeść, ale za to dać pięścią w ucho lub zęby. Gliny cię biły? Nie. Jeść nie dali? Dali. To władza władzy nierówna. I pani też gada jak glina. Mogłabym być gliną. No, ja bym tu nie podszedł. To tamci o tam, widzi pani. Rąbnęliby pani całą torebkę. Albo ja bym ukradł. Niewiele by znaleźli. No, na jabłka i papierosy starczy. A potem za samą torebkę można 100 dostać. O, za dużo wiesz, jak na swój wiek. I tyle, ile trzeba. W której jesteś klasie? W 8. Ale już szkoła to co innego. Dobrze się uczysz? Nie. Nie rozumiem, po co komu ta gramatyka? Dwoje goni, a potem każdy tak mówi, jak chce. Wszyscy kapują bez tej gramatyki. A chemia to, żeby nie Ewka. Ciągle ty mówisz o tej Ewce. No, o kim mam gadać? Jak matkę Ewki przymknęli, to ja jestem dla niej opieka, rozumie pani? A matka Ewki gdzie? W więzieniu? W więzieniu. Od 10 dni chyba nie prędko wróci, to nie pierwszy raz. Dlatego chciałeś ukraść na jedzenie dla Ewki? Nie. Nie rozumiem. Nie kradłem nigdy nikomu. Tylko ojcu. To nie kradziesz, to moje. Za to cię ojciec tak pobił, tak? Tak, to znaczy ja. To oko? To było tydzień temu. Ja się prędko goję, bywało gorzej. I uciekłeś z domu, tak? Nie. To dawniej. Jeszcze jak matka żyła. Nie chciałem, żeby ją bił przeze mnie. Teraz nie uciekłem. Ewka zostałaby sama. Muszę chodzić do szkoły, muszę pilnować ojca. No. Usiadłem nie żeby kraść, ale żeby pani nie ukradli. Nie rozumiem. Pani ciągle tylko nie rozumiem, nie rozumiem. Nie wolno kraść człowiekowi, który płacze. Ja pamiętam matkę. Jak umierała, patrzyła tylko na mnie. Patrzyła tak, że ja wszystko rozumiałem. Chciała, żebym był taki jak ona. Ani tego nie może zrozumieć. To na ciebie gwizdzą? A, tak. A pogwizdzą i pójdą. Powiem, że się pani kapnęła i musiałam blatować. Zresztą przyszedłem do pani we własnym interesie. Muszę znaleźć ciotkę, taką na lipę. Co? Bo mnie wyrzucili ze szkoły i kazali przyjść z ojcem. O,
ojciec ma gdzieś i mniej szkoły. Żeby mu mandatów nie pisali, nie dałby mi chodzić. A w szkole nie popuszczą, drętwa mowa. Ktoś z rodziny musi wysłuchać, jaka jestem parszywa owca. Jak pani nie chce być ciotką, może pani być starszą siostrą. Oni w szkole wiedzą, że w mojej rodzinie coś tam nie gra, ale nie wiedzą co. Tacy jak ja i Ewka to się nazywają trudne dzieci. Zrobi to pani? Czemu ty tak śmierdzisz? No, ojciec powiedział, że nie może patrzeć na moją mordę. Spałem w chlewiku na dworze jeszcze za zimno. W chlewiku? A co w tym strasznego? Duchów się nie boję. Ale staremu przejdzie, jak wytrzeźwieje dopiero. Nienawidzisz ojca? Nie. To nie jest tak. Ja się go nie boję, nie. Nie. Nawet i nie to. Matka też nie miała do niego nienawiści. Ale... to co? Pójdzie pani do szkoły? Pójdę. Ale teraz pojedziemy do mnie. Wykąpisz się, upiorę ci ubranie, na bolierze szybko wyschnie. Co pani? Musisz mi powiedzieć, co ja mam mówić w szkole. A poza tym mam sobie jeszcze sporo do powiedzenia. Nie, chwileczkę. Teraz nie mogę. Ewka będzie mnie szukała. Jak nie znajdzie, gotowa poleć do ojca, a wtedy koniec świata. Pani mi da swój adres. Nawet nie wiem, jak masz na imię. A, mówią na mnie Salomon. Salomon? A to dlaczego? Bo kiedyś rozsądziłem w klasie taką sprawę o parówkę. Myślałam, że o dziecko. Nie. To było tak, że dwa chłopaki niby przynieśli na drugie śniadanie każdy po parówce. Ale była tylko jedna parówka i obaj się do niej przyznawali. To ja powiedziałam, że rozsądzę. Klasa mnie lubi, to się zgodzili i dali mi tę parówkę. Nie chcieli chłopaki po połowie, to ja zjadłem całą. No i wtedy mnie przezwali Salomon. Już tak przyligło. Masz adres, Salomonie. Dziękuję. A gramatyki rzeczywiście za bardzo nie szanujesz.